Nazywam się Alicja i Łukasz Wielebscy. Jesteśmy małżeństwem od 14 lat. Mamy czwórkę dzieci, które razem wychowujemy i o tym troszeczkę postaramy się dzisiaj opowiedzieć i naszymi doświadczeniami z wychowywania dzieci podzielić. Tematem konferencji jest, czy w Twoim domu rośnie bohater? Chcieliśmy zapytać, ilu bohaterów widzicie na tym zdjęciu? Okej, okay, to można w ankiecie zawrzeć. Mamy właśnie dwóch chłopców, dwie dziewczynki. Trójka z dzieci korzysta z edukacji w przedszkolu i w szkołach Sternika. Najmłodsza jeszcze nie. Cóż jeszcze możemy powiedzieć? I dlaczego mówimy tutaj o bohaterach? Tak sobie pomyśleliśmy, że bohaterów jest wielu, każdy może nosić inną pelerynkę. Z tego względu, że mamy różne talenty, jesteśmy różnymi ludźmi, mamy różne peleryny. Szukaliśmy miejsca, gdzie nasze dzieci mogłyby się najlepiej, jak to jest możliwe, rozwijać. I tak jest. Dobrze, staramy się. Szukaliśmy takiego miejsca, gdzie nasze dzieci mogłyby się najlepiej rozwijać, jak to jest tylko możliwe. Znaleźliśmy i również współtworzyliśmy takie miejsce w Poznaniu, gdzie wystartowała Fundacja Sternik, gdzie wystartowało przedszkole, obecnie również działają szkoły. Nasze szkoły nastawiają się w dużym stopniu na wychowanie. To wychowanie jest tutaj kluczowe, wychowanie oparte o antropologię chrześcijańską, gdzie są ważne cnoty. I cnoty mogą się również pojawiać jako nawyki. Dlatego też będziemy mówić o wychowywaniu w rodzinie poprzez cnoty, ponieważ myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy jako rodzice, instynktownie dobrze wychowujemy nasze dzieci, tylko czasami jakby zapominamy, dlaczego tak robimy. I chcieliśmy tutaj pokazać konkretne cnoty i przykłady wychowywania dziecka do danej cnoty poprzez konkretne działania. I tak też jest właśnie w placówkach sternikowych naszych poznańskich, myślę, że tutaj tak samo, że pracujemy z dziećmi właśnie w oparciu o tą antropologię chrześcijańską i w przedszkolu wykształcamy w dzieciach dobre nawyki, a gdy pracujemy z dziećmi starszymi, mówimy już o cnotach. Przykładem może być porządek, tak? Wszystkim znana cnota, bardzo przydatna w codziennym życiu. I w przedszkolu możemy ją kształtować poprzez takie proste zadanie, tak? Taki prosty nawyk, że dziecko odwiesza swoją kurtkę na wieszak. Tak? I to jest na poziomie dziecka trzyletniego. A jeśli chodzi o dziewczynkę na przykład w czwartej klasie szkoły podstawowej, to kształtujemy cnotę porządku w ten sposób, że ona utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy. Z tym wiąże się też sporo anegdot. Jedną z takich anegdot jest pewna sytuacja, która spotkała jednego z ojców w przedszkolu, który bardzo się starał nie pomagać swojemu dziecku w ubieraniu bucików i kurteczki. Stał tutaj, taki taniec irlandzki wyczyniał. I dziecko coraz bardziej zdenerwowane, coraz bardziej zestresowane, zaczynają się pojawiać pierwsze łezki i tata zagrzewa, no tak, męstwo, walczymy o męstwo. Dziecko płacząc mówi, tatusiu, ale męstwo było w poprzednim miesiącu, teraz jest hojność. I tak naprawdę cnoty i nawyki to są pewne zasady. Chemicy mawiają, że jeżeli nie ma zasad, to zaczynają się kwasy. Zaczniemy od cnoty roztropności, która po prostu, czym ona jest, tak? To jest kierowanie się rozumem, tak? Po to, żeby rozeznawać okoliczności i ona dalej powoduje, że wybieramy dobro, niezależnie od tych okoliczności, tak? Czyli jakby kierujemy się swoim rozumem po to, żeby wybierać dobro. I teraz
co jakby przyszło nam na myśl, zastanawiając się nad tą cnotą, czym jest ta roztropność w takim codziennym, rodzinnym życiu. Przede wszystkim zaczynanie z wizją końca, czyli jeżeli podejmujemy jakieś działanie wychowawcze, czy jakieś działanie w naszej rodzinie, to musimy się zastanowić, po co to robimy i czy to przyniesie dobro naszej rodzinie. Roztropność też... Właśnie to, ta wizja końca, to roztropne wybieranie rozrywek. Tutaj parę słów na ten temat padło, niedużo. Na przykład jeśli chodzi o ten świat medialny, elektroniczny, tak, to że czasem łatwiej zostawić dziecko w domu przed ekranem, niż żeby wyszło na dwór. Ale też na przykład dowiadywanie się, czy dany film, dana książka jest dla nas dobra. Czy ona ubogaci naszą duszę, czy ona przyniesie nam dobro, czy może nie warto po prostu tracić czas na jej czytanie czy oglądanie danego filmu. Na początku, gdy dzieci są małe, to my wybieramy im rozrywki i tak naprawdę możemy podsunąć dowolną książkę czy oglądać z dzieckiem dowolny film i ono nie będzie się jeszcze buntować. Ale później już mamy dzieci starsze, nastolatki, których na przykład, a wszyscy koledzy już byli i widzieli, tak, ten film. Dlaczego my nie pójdziemy? I wtedy jest rozmowa i ta rozmowa jest ważna i mówimy, słuchaj, nie warto tracić czasu na coś, co nie jest dobre. Też takim argumentem bardzo fajnym, zwłaszcza mi się wydaje dla chłopców, jest słuchaj, pewnych obrazów nie da się odwiedzieć. I to dzieci też wiedzą, bo czasami zdarza się tak, my mieliśmy taką sytuację, że syn gdzieś tam coś zobaczył niewłaściwego. Ja mówię, zobacz, ten obraz zostaje w twojej głowie już na zawsze. Dlatego trzeba kontrolować i pilnować to co zamierzamy oglądać. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o roztropność, to też planowanie czasu. I tutaj, bo jakby o roztropności by można było też, tak, w nieskończoność, ale pomyśleliśmy, że przedstawimy taki jeden kluczowy moment, który myślę też dla wielu rodziców może być trudny, tak zwane gorące poranki, tak, czyli kiedy wszyscy musimy wstać, ubrać się, uszykować i wyjść na czas i jeszcze zdążyć, wszędzie, gdzie musimy zdążyć, czyli do przedszkola, do szkoły, a jeszcze później rodzice do pracy. I warto jest planować ten czas, tak, i uczyć tego nasze dzieci, bo jeżeli powiem, słuchajcie, jutro musimy wyjść, to nie jest zaskoczenie, że idziemy do szkoły, do pracy i na przykład nie jest też zaskoczeniem, że w szkole potrzebujemy swojego plecaka, że mama potrzebuje swojej torebki, swoich akcesoriów w pracy różnych. Plan lekcji jest znany wcześniej. Tak, zazwyczaj jest znany. To możemy się przygotować dzień wcześniej i uczmy tego swoich dzieci, swoje dzieci poprzez też nasz przykład. Tak? Jeżeli mama w panice nie biega po domu szukając swoich rzeczy, czy tata, to one też to widzą i widzą później owoce, tak, bo ten poranek jest spokojniejszy, mamy też czas dla siebie nawzajem. I też na przykład, jeśli chodzi o szkołę, tak, czy przedszkole, to my mamy mundurki, jeśli chodzi o ubiór, to też bardzo ułatwia życie codzienne i jakby ogranicza możliwości wyboru. I to przygotowanie też powoduje, że później, jeżeli zdarzają się nieprzewidziane okoliczności, a one się bardzo często zdarzają, to mamy jakby więcej czasu, żeby tą okoliczność zaopiekować. Warto też pomyśleć właśnie o roztropnym rozplanowaniu domu, czyli mamy gdzieś miejsce, żeby na przykład te plecaki zostawić, tak, jeśli chodzi o ten poranek. No i tak jak mówiłam, ta gotowość na to, co się może zdarzyć nieprzewidzianego. Kolejną cnotą, o której chcieliśmy opowiedzieć, jest sprawiedliwość. Krótko, jest to ta stała i trwała wola oddania Panu Bogu i bliźniemu to, co im się należy. I sprawiedliwość możemy na różne sposoby eksplorować. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki film Sylvester Stallone z 1995 roku, Sędzia Dredd, gdzie Sylvester Stallone, film science fiction, on występuje jako jednoosobowy policjant, sędzia i kat. Wkracza na scenę przestępstwa, natychmiast osądza i wykonuje wyrok. A nie, to nie do końca jest ten model, w który warto zainwestować swój czas i myśli. Nie wkraczamy do pokoju dzieci i natychmiast, młodsze płacze, w takim razie natychmiast musimy ukarać starsze. Bądźmy sprawiedliwi. Warto, tak, warto jest poświęcić troszeczkę czasu i serca, żeby rozpoznać i pomóc dzieciom rozpoznać, jak wygląda naprawdę sytuacja. Uwaga, nie warto, trzeba uważać, żeby nie poświęcić zbyt wiele czasu na to, ponieważ dojdziemy do tego pierwszego konfliktu. Adam, Ewa, wąż, naprawdę dzieci potrafią się fantastycznie, a bo ona wcześniej na mnie spojrzała, a on mi to powiedział, a ona mi zabrała. Spokojnie, Adam, Ewa, wąż, wiemy, tam się gdzieś zaczęło. Natomiast to,
to ten model, gdzie rodzic wkracza, nie jest modelem oczekiwanym. Dlaczego? Dlatego, że my nie będziemy cały czas przy naszych dzieciach. Nie będziemy przy naszych dzieciach osądzać każdego ich występku, uczynku. Tutaj naszym zadaniem jako rodziców, jako wychowawców jest pomoc dzieciom w tym, by same nauczyły się rozwiązywać tego typu konflikty. W związku z tym najpopularniejsze hasło, najczęściej stosowane i naszym zdaniem jedno z najlepszych, to jest: dogadajcie się, porozmawiajcie się. Jesteście równi sobie, porozmawiajcie i rozwiążcie to. To, co jest kolejnym aspektem sprawiedliwości, to to, by małżonek, współmałżonek był przed dzieckiem. Dla wielu rodziców, a dla dziadków już w szczególności, niezrozumiałe jest to, że dziecko może mieć nałożony obiad po rodzicach. Przecież oni są głodni. Tłumaczymy dziadkom, że zazwyczaj jest tak, że jeżeli dzieci będą miały nałożone 2 minuty później obiad, to nie umrą z głodu i że trudno jest wtedy im dostosować się do pewnej naturalnej hierarchii w życiu. To jest, ta naturalna hierarchia wynika z tego, że najważniejszy jest Pan Bóg dla nas. Kolejna osoba, która jest dla nas najważniejsza, to nasz współmałżonek, później są dzieci i pojawienie się kolejnego dziecka w rodzinie nie wywraca do góry nogami całego porządku. To nie jest tak, że teraz mamusia i tatuś zajmują się najmniejszym i teraz dziób, 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 a reszta dzieci siedzi, tak patrzy. No, wy też tak mieliście, nie narzekajcie i teraz rodzice się zajmują najmłodszym. Nie, naprawdę nawet 2-letnie dziecko jest w stanie wytrzymać dodatkowe 2 minuty i dostać nieco później swoją zupkę. I tak jak mówię, może być dość trudne, szczególnie dla dziadków, którzy przyjeżdżają i tu nie dla nas, najpierw dzieciom. Natomiast po latach przekonywania, praktykowania, dziadkowie powoli już się poddają, już wiedzą, że jest to ważne dla nas, ważne dla dzieci i dla dzieci też naturalne. Sprawiedliwość też oznacza, że mogą być specjalne sytuacje, przypadki, które właśnie dzięki sprawiedliwości będą dobrze zaopiekowane. Na przykład, któreś z dzieci jest chore. Dzieje się coś nieprzewidzianego, co wymaga natychmiastowej reakcji i w duchu sprawiedliwości to też zostanie dobrze odczytane, dobrze odebrane przez dzieci. To jest dobra lekcja sprawiedliwości. Warto też pamiętać, że praktykowanie sprawiedliwości uczy też hojności i że sprawiedliwie nie oznacza równo. Jesteśmy różni, mamy różne potrzeby. Kolejną cnotą, o której chcieliśmy wspomnieć, to umiarkowanie, które pozwala opanować dążenie do przyjemności zmysłowych i zapewnia równowagę w życiu. Jak możemy tę cnotę praktykować? Jest to poskromienie chęci posiadania, życie prawdziwym ubóstwem. Nieposkromienie tego, nieumiarkowanie może się pojawiać w dwóch ekstremach. W jednym, gdzie mamy tak wiele przedmiotów, że chcemy coraz więcej, natomiast żaden z nich nie zapewnia nam tego komfortu, tego czegoś niewypowiedzianego, do czego dążymy. Z drugiej strony może być tak, że mamy jeden przedmiot, do którego jesteśmy tak przywiązani, że stajemy się jego niewolnikami, więc poskromienie chęci posiadania na różne sposoby. Kolejna sprawa to uczenie poszanowania rzeczy. Usłyszeliśmy kiedyś takie zdanie, które mocno nam zapadło w sercach, by, jeżeli chodzi o rzeczy materialne, żeby kupować rzeczy o najlepszej jakości, na jaką nas stać. Nie stać nas na kupowanie badziewia, nie stać nas na kupowanie rzeczy kiepskich, w związku z tym kupujemy rzeczy o najlepszej jakości, na jaką nas stać. Nie kupujemy super samochodu, który jest nie wiadomo jaki, jest nowoczesny, ekologiczny, na wodór i w ogóle lata, natomiast kupujemy tak najlepszy samochód, na jaki nas stać, który będzie służył naszej rodzinie. Co jeszcze? Naprawiamy, nie wyrzucamy.
Jeżeli jest możliwość naprawienia, to też jest kwestia uczenia szacunku, jakby właściwego szacunku dla rzeczy i właściwego porządku, gdzie naprawiamy coś, a nie wyrzucamy i kupujemy kolejną jednorazową rzecz. Jest to też okazja do uczenia dzieci takiej naturalnej różnicy, bardzo dobrze, intuicyjnie przez dzieci rozumianej, pomiędzy potrzebami a zachciankami. Bardzo często dzieciom pojawia się w sklepie, może się pojawiać w sklepie taka chęć, ja zawsze o tym marzyłem, to jest zestaw Lego, który był zawsze moim marzeniem, tatusiu, a to jest lalka, o której zawsze marzyłam, tu to, tu tamto. I tak, stop, moment, potrzeba czy zachcianka? Zachcianka. I w tym momencie dzieci naprawdę fantastycznie potrafią rozróżnić, co jest prawdziwą potrzebą, co jest zaspokojeniem prawdziwej potrzeby, a co jest zachcianką chwilową. W przypadku młodszych dzieci dość łatwo jest odwrócić uwagę i w przypadku trzylatka, który awanturuje się przed Kinder niespodzianką, można przejść do kolejnej alejki, coś opowiedzieć. W przypadku starszego wymaga to użycia już rozumu. To też jest dla nas wyzwanie, natomiast bardzo potrzebne wyzwanie. Tu taki pewien punkt z drogi świętego José Marii Escrivy, krótkie zdanie, naucz się mówić nie. Im szybciej nauczymy się mówić nie, tym łatwiej nam będzie w przyszłości i tym łatwiej naszym dzieciom będzie w przyszłości. Tu akurat taka mała dygresja. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, które gdzieś zapadło mi w pamięci, że autorytetami dla nas nie są ludzie, którzy na wszystko pozwalają, tylko ludzie, którzy potrafią powiedzieć nie i dobrze stawiają granice. Więc naucz się mówić nie również po to, byś był, byś była autorytetem dla swoich dzieci. I ostatni taki aspekt, jeżeli chodzi o umiarkowanie, to jest temat kieszonkowego. Często w dyskusjach z rodzicami to jest taki temat. Jedni dają kieszonkowe, inni nie dają kieszonkowego. Tutaj jest sposób regularny do nieregularny, nie wiadomo za co. Każda rodzina wypracowuje swój model. Natomiast my przyjęliśmy jakiś czas temu taki model podpatrzony, wyszperany w internecie, metodę trzech słoiczków. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tej metodzie. Jest to metoda, która polega na tym, że każdą, po pierwsze, powierzamy dzieciom pieniądze. Od momentu, kiedy damy dzieciom kieszonkowe, te pieniądze należą do nich. Kropka. To są ich pieniądze. I dzieci mają nauczyć się gospodarować tymi pieniędzmi. To nie jest tak, że my mówimy, nie kupisz tego, dałem ci kieszonkowe, ja tym rządzę. Nie, nie kupisz tego. Nie, to są ich pieniądze. Jeżeli chcą je wydać na gumę balonową, jeżeli chcą je wydać na oranżadę, niech wydają. Niech wydają. To są ich pieniądze. Oni muszą się nauczyć wydawać pieniądze, popełniać złe decyzje, wybierać dobre rzeczy, ale tego muszą się nauczyć. I metoda trzech słoiczków polega na tym, że dzieci każdą kwotę mogą podzielić na trzy części. Pierwsza to są oszczędności. To jest jakiś cel, coś na co zbierają. Druga to są wydatki, to można powiedzieć, że to są zachcianki, to są bieżące wydatki. To może być właśnie guma. A trzecia część to jest pomoc innym. To jest umiejętność podzielenia się, chociażby gdyby to była złotówka, która zostanie wrzucona do puszki dla potrzebujących, czy oddana, jeżeli rodzice na przykład wspierają jakieś dzieło, to jest właśnie ta ofiara dziecka. Także to są trzy części. Zachcianki, czy też wydatki, oszczędności i dla innych. Kolejna cnota to męstwo. O męstwie też już tutaj parę razy słyszeliśmy. To wytrwałość w trudnościach i stałość w kontynuacji dobra. I w ogóle życie rodzinne daje nam wiele okazji do męstwa. Tutaj na zdjęciu już nasza 2,5-letnia córka, która przygotowuje obiad dla rodziny. W międzyczasie obrała ziemniaki. Teraz klepie kotlety. To oczywiście taki mały żarcik. No to jest ten wiek, kiedy dzieci same chcą, tak? Kiedy przychodzą, mamusi, ja też chcę poklepać, tak? No więc no, trzeba pozwolić, tak? Żeby się nie zniechęciło dziecko, zanim dobrze zacznie. No i jeżeli mówimy o męstwie, to pierwsza rzecz, która przychodzi w rodzinie nam na myśl, to są oczywiście obowiązki. I przede wszystkim, albo oprócz tego, że obowiązki kształtują męstwo w
dzieciach, to kształtują też męstwo w rodzicach, tak? Musimy najpierw się odważyć, te obowiązki dzieciom nałożyć, a później z męstwem musimy konsekwentnie wymagać ich wykonania, tak? Bo no, dzieci wiadomo, no, tylko takie 2,5-latki same z siebie przychodzą i klepią kotlety albo myją zlew, nie wiem, myją okno, inne fajne rzeczy robią, a później zazwyczaj spotykamy się z oporem, tak? Oporem, mi się nie chce, jestem zmęczony, a może ona by to zrobiła, nie jest mój dzień i tak dalej. Natomiast obowiązek jest to coś, co wykonujemy niezależnie od naszego nastroju, tak? Czyli jest to stała czynność, którą wykonujemy, czy nam się chce, czy nam się po prostu nie chce. I te obowiązki powodują, że dzieci to męstwo rodziców polega na tym, że jakby opieramy się takim, myślę, prądom aktualnie właśnie w aktualnych czasach, że dzieci mają bardzo dużo zajęć dodatkowych, tak? I tak jakby chcemy, żeby te nasze dzieci tak dużo różnych nowych rzeczy poznawały, uczyły się języków właśnie, tak jak tu mówiliśmy, chodziły na różne zajęcia dodatkowe. Dodatkowe jeszcze mają dobrą szkołę, w której muszą się dobrze uczyć i mają bardzo, bardzo dużo tych wszystkich zajęć związanych właśnie z rozwijaniem swoich talentów, że czasem istnieje taka pokusa, żeby tych obowiązków domowych już nie mały, no bo przecież są już tak obciążone. Natomiast jeżeli jednak będą miały te obowiązki domowe, to rozwijają ważne kompetencje takie życiowe. Co tutaj mam na myśli? Chodzi mi o to, że jeżeli pozwolimy dzieciom uczyć się takich czynności domowych, takich właśnie jak na przykład wyrzucanie śmieci, wyjmowanie zmywarki, tak? Czy wkładanie prania do pralki, czy później jego wieszania, to one w ogóle wiedzą, że to trzeba zrobić. To już jest bardzo dużo, bo później to ich nie zaskoczy w dorosłym życiu, że to jednak nie jest tak, że te naczynia się myją same, że obiad się jakoś czarownie pojawia na stole, tak, że ten stół trzeba też zastawić i tak dalej, i tak dalej. I dodatkowo jeszcze, jeżeli dziecko jakby już doskonali swoją umiejętność, tak, czyli już dobrze pewien obowiązek spełnia, to ono już ma tę kompetencję, tak, czyli ono umie, załóżmy, rozładować zmywarkę, wie, jak przygotować kanapkę, umie, jak jest starszy, na przykład obrać ziemniaki, tak, czy tam na przykład poklepać te kotlety, tak, wie w ogóle, jak to do tego się zabrać. I jeżeli pojawia się jakby kolejny obowiązek, tak, czyli mówimy, dobra, to już umiesz, robisz dobrze, to teraz może byś zajął się jeszcze tym. No to oczywiście wiadomo, ja nie umiem, tak, bo jakoś trzeba się obronić. I wtedy mówimy, słuchaj, zobacz, tego też kiedyś nie umiałeś. Nie umiałeś rozładować zmywarki, teraz to robisz świetnie i perfekcyjnie. Więc kolejną czynność na pewno też sobie z tym poradzisz, tylko musisz się tego nauczyć. I my z kolei jako rodzice musimy pamiętać, że nie możemy oczekiwać od dziecka, że ono od razu daną czynność będzie wykonywało super idealnie, że musimy pozwolić dziecku na proces uczenia się. Czyli najpierw mówimy, jakby czego oczekujemy, instruujemy, tak? Mówimy, słuchaj, wyjęcie zmywarki polega na tym, że musisz poczekać, aż ona skończy działać, otwieramy, czekamy, aż ostygnie i później wykładamy te naczynia do konkretnych szafek. Później robimy tą czynność z dzieckiem, tak? Czyli patrzymy, czy ono już umie to zrobić, czy robi to dobrze. Korygujemy pewne rzeczy, zobacz, to jeszcze trzeba zrobić tu, trochę lepiej, tak? A później pozwalamy mu na doskonalenie tego obowiązku. I w ten sposób uczymy się kolejnych nowych rzeczy. Czasami można na przykład rozpisać, tak, daną czynność. Co trzeba zrobić, żeby załóżmy posprzątać łazienkę, tak? Co wchodzi w plan sprzątania dla starszych dzieci, które już umieją czytać. Można użyć obrazków, tak? Czasami też słyszałam o takich sposobach, żeby dzieci sprzątały pokój, tak, no to zrobić zdjęcie posprzątanego pokoju, tak, i to jest ta, jakby, to jest to, do czego dążymy, tak, zobacz, tak wygląda twój posprzątany pokój, czyli teraz z tego stanu, który zastajemy, ma wyglądać tak, jak na tym zdjęciu, tak, no i to też już jest jakiś konkret, tak, no bo dla dziecka posprzątać pokój, no to dla każdego coś oznacza trochę coś innego i myślę, że zazwyczaj dla mamy oznacza zupełnie coś innego niż dla dziecka, tak. Przechodzimy teraz do cnót teologalnych. Pierwsza pojawia się wiara. To jest ta cnota, dzięki której wierzymy Panu Bogu, wierzymy w Pana Boga i w to wszystko, co nam objawił.
I czym się to objawia? Czym jest wiara? To życie sakramentalne, które nie może się zbyt późno zacząć i nie można za bardzo robić przerw, bo w przypadku chrztu możemy napotkać właśnie na taki obrazek. Więc naszym doświadczeniem, poza tym, żeby nie zwlekać z chrztem, jest także doświadczenie wczesnej Komunii Świętej. Trójka naszych dzieci przystąpiła do wczesnej Komunii Świętej. Zdaję sobie sprawę z tego, że to może nie jest dla wszystkich opcja, natomiast w życiu naszej rodziny bardzo dobrze to zaowocowało i jesteśmy naprawdę wdzięczni za to, że nasi przyjaciele podsunęli nam ten pomysł i że mogliśmy z naszymi dziećmi właśnie wejść, jak te dzieci Boże właśnie do kontaktu z Panem Jezusem w Eucharystii przy wczesnej Komunii. Życie sakramentalne, tak, no ale jak to jest, żeby nie było rozdźwięku, żeby nie było takiego rozmijania się słów i czynów, tutaj trzeba pamiętać, że słowa uczą, a przykłady pociągają. Tutaj pojawia się takie hasło jak jedność życia. No, to jeżeli będziemy mówić dziecku, że ma iść do spowiedzi, a sami nie idziemy, okej. Druga sprawa, na ile zachowujemy tutaj delikatność sumienia, by zachęcać dziecko, no nie możemy zmuszać do spowiedzi, natomiast żeby zachęcać dziecko chociażby do spowiedzi. Warto też pomyśleć o tym, że rodzice w inny sposób wpływają na dziecko w dziedzinie wiary. Mówi się często, że to mama uczy pobożności, a ojciec uczy wiary. Jeżeli ojciec potrafi klęknąć i oddać cześć Panu Bogu, być w kontakcie z Panem Bogiem, to jest klękajcie narody i wtedy rzeczywiście dzieci widzą tego Boga Ojca. Jak matka praktykuje swoją wiarę, dzieci uczą się pobożności. To jest niesamowita sprawa. Warto też pamiętać o tym, żeby nasz rozwój naszej wiary nie zatrzymał się na poziomie wieczornego paciorka. Wieczorny paciorek, tak, czasami miałem okazję rozmawiać z niektórymi księżmi, którzy mówili, że przychodzą do nich dorośli ludzie, którzy mają, nie wiem, 40 lat, 50 lat i w spowiedzi mówią, nie słuchałem rodziców. Okay? Podczas spowiedzi nie słuchałem rodziców. To nie o ten poziom chodzi. My jesteśmy ludźmi rozumnymi i naszym celem jest i zamysłem Pana Boga jest to, byśmy korzystali z naszego rozumu, również poznając Pana Boga. Wiara i rozum w parze idą. W związku z tym warto czytać książki, warto rozwijać siebie, również po to, by odpowiadać dzieciom i by wprowadzać dzieci i odpowiadać dzieciom na pytania o Pana Boga, o wiarę. Kolejną cnotą jest nadzieja, czyli nasza ufność i pragnienie, że doczekamy życia wiecznego. I z tej nadziei wynika też optymizm, tak? Mój mąż mówi, że dobrze będzie na końcu, a jeżeli jeszcze nie jest dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie jest koniec, tak? Ale też to daje właśnie ta nadzieja, ten optymizm, daje nam właściwą perspektywę w działaniu. Czyli jeżeli napotykamy na trudności, na przeszkody, one dzieją się po coś. Myślę, że jesteśmy o tym przekonani, ale też musimy to przekonanie przekazać naszym dzieciom, tak? Czyli jeżeli na przykład napotykamy jakieś drobne przeszkody w codziennym życiu, załóżmy, jedziemy do szkoły, popsuło się auto, tak? No to możemy się złościć i przelewać tę złość na całe otoczenie, ale możemy też z humorem do takiej drobnej przeszkody podejść. Słuchajcie, no popsuło się, dobra, no coś wymyślimy, żeby jakoś tą sytuację zaopiekować. Jeśli chodzi o wychowanie, to właśnie nadzieja też daje nam taką i ten optymizm powoduje, że możemy rozwinąć w sobie takiego ducha sportowego, tak? Czyli jak sportowiec, który zanim osiągnie sukces, wiele razy poniesie porażkę, tak? Musi włożyć wiele godzin wysiłku w trening, zanim osiągnie jakikolwiek sukces, tak? I w ogóle nikt tego oczywiście nie widzi. Tak my przy wychowywaniu naszych dzieci też musimy tego ducha sportowego zachować, bo to nie jest tak, że jeden
plus jeden jest dwa, tak? I jeżeli na przykład przy pierwszym dziecku dana metoda nam zaowocowała, to przy kolejnych również tak samo będzie działało. I to też troszeczkę daje, powoduje, że powinniśmy no, dostosowywać nasze metody wychowawcze do jakby naszych dzieci, do ich potrzeb. Już chociażby tu usłyszeliśmy wiele o różnicach między chłopcami a dziewczynkami, a też jeszcze każda osoba jest inna, tak? Każde nasze dziecko jest osobą. I powinniśmy właśnie dostosowywać te metody wychowawcze do dzieci. Dla jednego będzie to na przykład odliczanie czasu, tak? Mamy jedną taką córkę, na którą akurat to działa tak, że jak włączymy timer, to potrafi posprzątać w 10 minut. Jak nie ma timera, to i 2 godziny to za mało, tak? Na chłopaków to już usłyszeliśmy, działa rywalizacja, tak? Kto szybciej, kto pierwszy, tak? Dla małych dzieci, no, działanie poprzez zabawę, tak? No to może kto zbierze więcej klocków, mama czy ty, albo najpierw zbieramy zielone, później czerwone, tak? Czyli też takie właśnie podejście sportowe, że nie zawsze według jednego schematu. I teraz o co chodzi z tym perfekcjonizmem, tak? Chodzi o to, żeby nie stracić jakby z oczu tego horyzontu. Po co to wszystko robimy, tak? Bo czasami wydaje mi się, że zwłaszcza mamy, kobiety mają taką skłonność do perfekcjonizmu, tak? Tak jak mówiłam o tym sprzątaniu pokoju, tak? Że dziecko się postarało naprawdę, włożyło duży efekt, a mama wchodzi i mówi tak, tu jest jeszcze nie do końca dobrze, tu narzutka krzywo leży, tu poduszka nie strzepnięta, tak? A tu jeden papierek na podłodze, a dzieciak się naprawdę postarał. Więc chodzi o to, żeby owszem dążyć do doskonałości z miłością, ale jeżeli będziemy właśnie to robić z miłością i nie stracimy właśnie tego horyzontu, dlaczego to robimy, że na przykład czemu chcemy, żeby był porządek w pokoju, nie dla porządku, tak, tylko żeby nam się lepiej żyło, tak, to właśnie ta nadzieja, ten optymizm chroni przed tym perfekcjonizmem. Ostatnio zaczęliśmy od miłości i powoli kończymy miłością. Jest to miłość, to jest ta cnota, dzięki której kochamy Boga i dzięki tej miłości Pana Boga, relacji z Panem Bogiem, kochamy również innych ludzi. I od kogo dzieci uczą się miłości? Miłość Chrystusa przynagla nas i to dzieci jak gąbki chłoną miłość rodziców. Najważniejsze, najlepsze, co możemy dać naszym dzieciom, to jest miłość do naszego współmałżonka. Nie miłość do pierwszego dziecka, nie miłość do najmłodszego dziecka, tylko miłość między małżonkami. Najlepsze, to jest fundament miłości i wzorzec miłości dla naszych dzieci. Dzieci uczą się przez to, że obserwują i odczuwają na co dzień miłość rodziców. I to naszym obowiązkiem jest właśnie dbanie o tę miłość. I jeżeli chodzi o miłość, to warto pamiętać, że to, tak jak też usłyszeliśmy, że nasz dom to ma być takie gorące miejsce, które promieniuje miłością, gdzie jest właśnie gorąco od miłości. Musimy, nie wiem czy Państwo wiecie, ale jest taki święty jeden, którego kult jest zakazany w Kościele katolickim. Jest to święty spokój. I naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o tego świętego, to trzeba się go wystrzegać. I warto pamiętać, że po prostu robimy to dla miłości. Jeśli chodzi o dbanie o relację małżeńską, to dla mnie taką bardzo fajną wskazówką dla mam, dla żon, tak, jest, żeby swojego męża traktować zawsze jak swoje najmłodsze dziecko, tak? Ponieważ temu najmłodszemu dziecku tak naturalnie i instynktownie po prostu poświęcamy najwięcej czasu, no bo tak jesteśmy skonstruowane i zbudowane. I też właśnie są księża, którzy jakby polecają czy zalecają, jak mamy pierwsze dziecko, zwłaszcza, bo to ono pochłania zawsze całą uwagę mamy, żeby sobie nad łóżeczkiem tego dziecka przywiesić jednak jakąś taką informację, że twoim najmłodszym dzieckiem jest twój mąż. Tutaj już ksiądz wspomniał o 5 językach miłości. Ono właśnie odnosi się, te 5 języków miłości odnosi się do tej miłości i do relacji małżeńskiej. Chodzi tutaj o to, że każdy z nas ma troszeczkę inne potrzeby i jego jakby potrzeba miłości może być zaspokajana w inny sposób. Ta książka pozwala jakby poznać najpierw swoje potrzeby, tak? Bo czasami, tak jak to było też wspomniane wiele razy, zwłaszcza kobiety mają tą emocjonalność taką od plusa do minusa i cała tęcza po drodze. I czasami my same mamy jako kobiety trudność w określeniu swoich potrzeb.
najpierw w określeniu, a później jakby w zakomunikowaniu ich, tak? Bo oczekujemy, że nasz książę się domyśli, tak? No, już usłyszeliśmy, że mężczyźni no niestety się nie domyślają, tak? Oni są prości, jak my im powiemy, to oni okej, to oni to przyjmą i oni zaspokoją nasze potrzeby, ale muszą o tym wiedzieć. Więc najpierw dobrze, żebyśmy my je poznali, a później je zakomunikowali. I ta książka mówi, pozwala jakby poznać nasz własny język miłości. Czy na przykład jest to afirmacja, czyli czy żona potrzebuje, żeby mąż ją komplementował i doceniał tak słownie, tak, że o, ładnie wyglądasz albo pyszny obiad zrobiłaś, czy na przykład żona wolałaby, żeby mąż z nią po prostu posiedział, tak, i nawet, nie wiem, oglądał film, tak, żeby pobył z nią, czy na przykład językiem miłości jest to, żeby on jej pomógł, tak, posprzątać kuchnię i to jest wtedy wyrażenie miłości dla niej, tak, a z kolei, no, mąż też może poznać swoją potrzebę miłości i też ją zakomunikować i wtedy nasza relacja będzie wzrastała. Dla nas jako małżeństwa bardzo takim ważnym i naprawdę budującym naszą relację małżeńską są randki małżeńskie, tak? I bardzo dbamy o to, żeby przynajmniej raz w miesiącu na taką randkę się wybrać, tak? My już mamy tą możliwość, że możemy wyjść z domu i wyjść poza dom, zostawić dzieci pod opieką czyjąś i po prostu pobyć gdzieś razem. Natomiast, bo czasami rodzice małych, zwłaszcza dzieci, mówią, my nie mamy z kim dzieci zostawić, one są jeszcze takie małe i jak to zrobić? Można to zrobić też w domu, tak? Czyli położyć te dzieciaczki spać i wtedy wygospodarować te 15-20 minut czy godzinę na randkę z mężem. Może to być zwykła kolacja lub zwykła po prostu rozmowa przy dobrym ciastku i herbacie czy kawie. Ale warto o to zadbać. Na koniec mamy takie dwa slajdy podsumowujące. Pierwsza rzecz to budowanie kultury rodzinnej. W naszym domu, myślę, że głównie dzięki inicjatywie Łukasza, zadbaliśmy o to, żeby był stół, tak? Ten stół jakby z racji tak, też takiej historyczno-kulturowej, tak, naszego kraju, że budowano małe mieszkania, w których były małe kuchnie, bo ludzie mieli jeść tak w stołówkach zakładowych, nie było miejsca na te stoły tak naprawdę. I my też nie mamy jakiegoś super dużego mieszkania, ale ten stół w domu jest. I to też wynika z badań, tak, że jeżeli rodzina spotyka się przy wspólnym stole, to ona jest znacznie bardziej trwała i naprawdę warto o to zadbać, żeby chociaż jeden posiłek w ciągu dnia był wspólny. Bo wtedy mamy okazję do zbudowania relacji pomiędzy sobą, ale też pomiędzy naszymi dziećmi, tak? Bo siadamy, jemy, rozmawiamy. Możemy omówić sytuacje, które miały miejsce w ciągu dnia albo które planujemy zrobić, jeżeli na przykład to jest śniadanie. Też teraz mam wrażenie, jest taka tendencja, właśnie to, co tutaj już też Marysia mówiła, do bodźcowania, do tego, żeby ten czas wspólnie spędzany był jakoś super atrakcyjny. Ale też właśnie, też Marysia już to mówiła, ale ja to jeszcze powtórzę, że nie zawsze on musi być taki właśnie z fajerwerkami, tak? Fajnie, jeżeli na przykład idziemy gdzieś razem do kina, tak? Ale nie musimy tego robić co tydzień. Dla dzieci fajne jest też spędzanie po prostu w domu z rodzicami na zwykłych czynnościach. I z jednej strony może to być na przykład niedzielne granie w gry planszowe, jeżeli to lubimy, albo oglądanie wspólnie filmu w domu, ale też wspólna praca nad naszymi codziennymi obowiązkami, takimi jak sprzątanie, tak, pranie, też jest wtedy okazja do rozmowy. Czy na przykład zakupy, tak, że idziemy z jednym dzieckiem i mamy ten czas i budujemy tą relację. Robimy coś konkretnego, ale przy okazji też tą relację nawiązujemy. Nasze dzieci lubią też spacery wspólne. Wiadomo, że im młodsze dzieci, tym chętniej na ten spacer idą, im starsze, tym może bardziej opornie, ale wtedy można wymyśleć jakiś cel, po co idziemy, tak? Nie wiem, za jakąś taką atrakcję, nie za dużą, ale która spowoduje, że będą chciały z tego domu wyjść. I też fajne, jeżeli w naszej rodzinie są pewne stałe rzeczy i pewne rytuały. I jednym z naszych rytuałów rodzinnych jest niedzielna jajecznica z boczkiem, tak? To jest takie może bardzo przyziemne, ale jest to coś stałego. Jeżeli pojawia się jajecznica bez boczku, to nasze dzieci mówią, a gdzie boczek? Natomiast to jest nasze stałe niedzielne śniadanie. I to też daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, tak, że wiedzą, że w pewne dni określone rzeczy następują. I tak jak mówiliśmy, grzyby, ryby, góry, rowery, jezioro, co kto lubi, tak? Jeżeli ktoś lubi jeździć rowerami, no to jedźmy całą rodziną, tak? Na grzyby też można pojechać. I to jest właśnie to budowanie kultury rodzinnej, takiej niepowtarzalnej, unikalnej dla naszej rodziny, tak? I to też buduje wspomnienia. Jeszcze nawiążę do tego zdjęcia, które tu widać. Na tym zdjęciu jestem ja,
moja dwójka starsza i jest mój tato. Mój tato, który właśnie, no jest cudownym ojcem, tak, muszę to przyznać. On mnie uczył jeździć na łyżwach. Poświęcił na to dużo czasu, bo nie mam talentu specjalnie do tych łyżw, ale nauczył mnie, tak. I teraz uczy też moje dzieci, czyli swoje wnuki, tak. Poświęca im ten swój czas, myślę, że wyrażając poprzez to też swoją miłość. Na koniec kilka takich myśli, dorzucamy kilka myśli do przemyślenia. Zadaliśmy pytanie, kto tu kogo wychowuje? Tak naprawdę wychowujemy się wszyscy. Rodzice sami się wychowują, to samowychowanie następuje. Wychowujemy siebie nawzajem, wychowujemy dzieci. Dzieci wpływają na wychowanie nas jako rodziców, na wychowanie naszych dzieci wpływają wychowawcy, wpływają katecheci, wpływają przyjaciele, wpływają rówieśnicy, nasi znajomi, pani w sklepie, wszyscy. Wszyscy. Natomiast od nas się wymaga i nam jest zadane wychowanie naszych dzieci. To my jesteśmy pierwszymi, najważniejszymi wychowawcami. Nie możemy abdykować. I nie możemy dać się wypchnąć ekspertom, którzy będą mówili, że jest fantastyczna teoria, która pokazuje, że zachęcam tutaj do zachowania zdrowego rozsądku i nie testowania na dzieciach teorii, które są od nich młodsze. Okay? To jest ważna zasada. Łaska też bazuje na naturze, wyspanej i najedzonej. W związku z tym, jeżeli nasze dziecko nie zachowuje się tak, jakbyśmy oczekiwali, to zastanówmy się, czy czasem nie jest spragnione, zmęczone, głodne bądź też chore. Ważne też, żeby rodzice od czasu do czasu się wyspali, żeby nie zaczynali dnia od tak zwanego warczenia. Warkot nie jest mile widziany. Krótko, prostota jest dobra. Myślę, że tu nie trzeba komentować. Warto żyć prosto. Nawet najtrudniejsze sytuacje pola minowe mogą być rozbrojone dzięki uśmiechowi. Warto, żeby ten uśmiech się pojawiał, był na stałe nam towarzyszył. Na koniec jeszcze wspominamy o tym, od czego zaczęliśmy, o szkole i przedszkolu. Warto jest, by szkoła wspierała nas jako wychowawców, jako rodziców w tym dziele właśnie wychowania dzieci, wychowania jako dobrych ludzi, wychowania jako świętych. I to jest niesamowita okazja, jeżeli szkoła współpracuje z rodzicami. I to, że usłyszeliśmy ciekawy wykład, to, że przeczytaliśmy ciekawą książkę, ułamek tego zostanie nam w głowie. My jako dorośli uczymy się przede wszystkim, bazując na naszych doświadczeniach, na praktyce, zachęcamy do skorzystania z Akademii Familijnej, która prowadzi fantastyczne warsztaty dla rodziców, dla dzieci na różnych poziomach wychowania, na różnych poziomach rozwoju. Zachęcamy do skorzystania. To jest świetne miejsce, świetny czas, żeby praktykować właśnie wychowanie. Dziękujemy serdecznie. Myślę, że udało się przyjrzeć tematowi, kto tu kogo wychowuje. Myślę też, że Państwo możecie przyznać, że w każdym domu jest bohater, rośnie bohater. I dziękujemy Wam bardzo za ten czas, który poświęciliście. Zapraszamy przy okazji na naszego bloga Świat Rodzinny. Wystartowaliśmy, rozkręcamy się coraz bardziej. Dziękujemy za zaproszenie.